Nawet w tak spokojnym miejscu jak park mogą kryć się niebezpieczeństwa, które trudno jest dostrzec na pierwszy rzut oka. Ukłucie przez kleszcza może być bardzo groźne dla zdrowia. Kleszcze odżywiają się krwią zwierząt i ludzi, jednocześnie przenosząc drobne ustroje wywołujące wiele chorób zakaźnych i pasożytniczych. Do chorób przenoszonych wyłącznie przez kleszcze należą borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Rezerwuarem tych patogenów są dzikie ssaki, głównie gryzonie i jeleniowate. Tym razem kleszcz nie zdołał przedostać się na swoją ofiarę. Jednak cierpliwie poczeka na następną okazję. Kleszcz pospolity, łacińska nazwa Ixodes ricinus, uważany jest za najważniejszego przenosiciela patogenów chorób transmisyjnych w Polsce. Mieszka on głównie w lasach liściastych i mieszanych, o bogatym poszyciu i wilgotnej ściółce. Najczęściej na skraju tych lasów, z pastwiskami, łąkami, polami uprawnymi. Można go też spotkać na podłokmych obszarach porośniętych krzewami i trawami. Może również występować na zadrzewionych terenach miejskich, parkach, skwerach, ogródkach działkowych. Cykl życiowy kleszcza trwa około 2 lat. W tym czasie 3 aktywne postaci, to znaczy larwa, nimfa i postać dorosła, tu głównie samica, pobierają pokarm, przyczepiając się do kręgowca. Warunkuje to ich przeobrażenie w następne stadium, a w przypadku samicy złożenie jaj. Kleszcze są najbardziej aktywne w miesiącach wiosennych, od kwietnia do czerwca. W miesiącach letnich ta aktywność spada, by nieco się podnieść na jesieni. W oczekiwaniu na żywiciela kleszcze przesiadują na spodniej stronie liści, traw lub niskich krzewów, w pobliżu ścieżek i śladów dzikich zwierząt. Nie posiadają wzroku, lecz doskonały węch. Z daleka potrafią zlokalizować potencjalnego żywiciela. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, kleszcz przedostaje się na ofiarę. Dzięki 8 odnóżom może przemieszczać się po jej ciele w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do wkłucia. Po znalezieniu odpowiednio cienkiej i miękkiej skóry wrzyna się ostrym, wyposażonym w haczyki, aparatem gębowym. Na skutek obecności w ślinie stawonoga substancji znieczulających ukłucie najczęściej pozostaje niezauważone. Kleszcze mogą żerować na ciele przez kilka dni. Zwiększają wtedy znacznie swoją objętość. Pod koniec żerowania odpadają, by przejść kolejną metamorfozę. Borelioza, zwana także chorobą z Lyme lub krętkowicą kleszczową, wywołana jest przez bakterię Borrelia burgdorferi. Bakterie te przenoszą na ogół kleszcze ze zwierząt na człowieka. Borelioza znana jest od lat 70. XX wieku. Wcześniej objawy tej choroby były kojarzone z różnymi chorobami, nie przypisywano ich jednej jednostce chorobowej. W 1975 roku w okolicach miasteczka Old Lyme w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych u dorosłych i dzieci wystąpiły zapalenia stawów o nietypowym przebiegu, poprzedzone zmianami na skórze. Obecność tych zmian powiązano z pokłuciami przez kleszcze. Inna grupa naukowców na początku lat 80. XX wieku z przewodu pokarmowego kleszcza wyizolowała krętki charakterystyczne dla rodzaju Borrelia i od nazwiska odkrywcy Williego Burgdorfera nazwano je Borrelia burgdorferi. W Polsce w ostatnich latach odnotowujemy wzrost zgłoszeń przypadków boreliozy. W 2001 roku zanotowano w naszym kraju około 2000 przypadków boreliozy, w 2009 roku już około 10 tysięcy. Nie jest to związane prawdopodobnie z większym rozprzestrzenieniem się bakterii Borrelia burgdorferi, natomiast z większą świadomością zarówno lekarzy, którzy częściej rozpoznają tę chorobę u swoich pacjentów, jak i z większą świadomością pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarza po pokąsaniu przez kleszcza. Rośnie także liczba przypadków boreliozy uznawanych jako choroba zawodowa.
Zapadalność na boreliozę jest największa w sektorze leśnictwa, rolnictwa i łowiectwa. Na przykład w naszym nadleśnictwie, nadleśnictwie Janów Lubelski, na 60 pracowników, którzy bezpośrednio pracują w służbie leśnej, którzy stykają się z lasem, którzy na co dzień pracują w lesie, w tej chwili stwierdzoną chorobę zawodową, boreliozę, ma już 18 ludzi, 18 osób. A jest w trakcie uznawania tej choroby 10 osób. Czyli w sumie już 28 osób, prawie połowa pracowników bezpośrednio terenowych jest już ze stwierdzoną chorobą zawodową. W roku 2009 zarejestrowano 664 przypadki boreliozy, co stanowiło 20% wszystkich chorób uznanych jako zawodowe. W czasie ssania krwi zakażony kleszcz wprowadza do organizmu człowieka chorobotwórcze drobnoustroje. Wczesne usunięcie kleszcza ogranicza ryzyko zakażenia bakterią Borrelia burgdorferi. Także niezwykle istotne jest, aby po powrocie z terenów leśnych, z łąk, gdzie kleszcze występują, dokładnie przejrzeć przede wszystkim ciało, ale także ubranie. Usunięcie kleszcza w ciągu 24 godzin na ogół zapobiega wystąpieniu boreliozy. Wystąpienie tej choroby najczęściej ma miejsce wtedy, kiedy kleszcz przebywa w skórze nosiciela, w skórze gospodarza powyżej 24 lub 48 godzin. Oględziny należy rozpocząć od uważnego obejrzenia ubrania. Zauważonego kleszcza najlepiej zdjąć pęsetą. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można zrobić to ręką. Trzeba zachować dużą ostrożność, ponieważ kleszcz może przylgnąć do pęsety lub ręki. Odzież należy jak najszybciej wyprać i wysuszyć w wysokiej temperaturze. Kleszcze, które pozostały na ubraniu, mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Oględziny ciała należy przeprowadzić w sposób dokładny i systematyczny. Kleszcz wbija się w skórę przy pomocy aparatu gębowego, który przypomina rurkę naszpikowaną nachylonymi pod pewnym kątem kolcami, co utrudnia wyciągnięcie go. Aby usunąć kleszcza, należy mocno go uchwycić pęsetą jak najbliżej skóry, a następnie płynnym i stanowczym ruchem wyciągnąć aż do całkowitego jego usunięcia. W handlu dostępne są liczne przyrządy służące usuwaniu kleszczy. Są to poza pęsetami kleszczołapki, specjalne pompki, którymi pod ciśnieniem łatwo kleszcza jest w całości usunąć ze skóry. Absolutnie niedopuszczalne jest usuwanie kleszcza palcami, wyrywanie, wykręcanie, zgniatanie, bądź też smarowanie tłuszczem, lakierem, podpalanie. Wszystkie te czynności mogą spowodować powrót treści pokarmowej pasożyta do skóry, co zwiększa ryzyko przeniesienia bakterii Borrelia do skóry i tym samym zwiększa ryzyko choroby. Także kleszcz powinien być usunięty zdecydowanym ruchem za pomocą specjalnego przyrządu, a skóra po wyciągnięciu kleszcza odkażona. Na ogół pierwszym objawem boreliozy jest wystąpienie tzw. rumienia wędrującego. Są to pierścieniowate zmiany skórne, pojawiające się w miejscu ukłucia po kilku dniach od odpadnięcia lub usunięcia kleszcza. Typowa zmiana ma formę czerwonej plamy, która szybko się powiększa, wykazując centralne przejaśnienia. Czasami rumień może posiadać inną formę, owalną, lub nieregularnego zaczerwienienia lub wysypki. Rozmiar rumienia przeważnie przekracza 5 cm.
Jest to zmiana dosyć charakterystyczna, łatwa do rozpoznania. Istotne jest, aby w przypadku wystąpienia rumienia wędrującego podać odpowiedni antybiotyk dosyć szybko. Takie leczenie, zastosowanie takiej terapii ogranicza występowanie boreliozy drugo-trzeciorzędowej, a tym samym chroni pacjenta przed wystąpieniem następstw tej choroby. Neuroborelioza to choroba, która wiąże się z zajęciem przez bakterie borelia układu nerwowego. Na ogół pierwszymi objawami neuroboreliozy jest zajęcie nerwów obwodowych, najczęściej są to nerwy czaszkowe, ale może także dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy też zapalenia mózgu. Późne fazy choroby również mogą obejmować układ nerwowy i mogą dotyczyć poważnych, przewlekłych zaburzeń neurologicznych, jak porażenia nerwów obwodowych, zaniki pamięci, zaburzenia zachowania. Decyzję o przebiegu leczenia i stosowanych preparatach zawsze podejmuje lekarz specjalista po uprzednim wykonaniu badań diagnostycznych. Do potwierdzenia klinicznego służą metody laboratoryjne, bezpośrednie polegające na wykrywaniu krętka lub jego DNA w materiale pobranym od pacjenta oraz metody pośrednie, zorientowane na wykrywanie swoistych przeciwciał w surowicy krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym. Diagnostyka laboratoryjna boreliozy przysparza bardzo wielu trudności. Interpretacja wyników badań serologicznych, które służą za podstawę diagnostyki, wymaga dużego doświadczenia od lekarza klinicysty. W związku z czym stawiamy rozpoznanie boreliozy zawsze w oparciu o objawy kliniczne stwierdzane u pacjenta i wyniki testów laboratoryjnych. Nigdy nie można rozpoznać boreliozy na podstawie tylko i wyłącznie dodatniego testu serologicznego. Borelioza nie jest jedyną chorobą przenoszoną przez kleszcze. W epidemiologii chorób transmisyjnych duże znaczenie ma również kleszczowe zapalenie mózgu. Choroba ta wywołana jest przez tak zwany wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Występuje w naszym kraju niezbyt często, tym niemniej jednak w rejonach o wysokim zalesieniu, gdzie kleszczy jest dużo, zdarzają się przypadki kleszczowego zapalenia mózgu. Rzadko wirus kleszczowego zapalenia mózgu przenoszony jest drogą pokarmową, poprzez picie mleka od krów, które były masywnie pokąsane przez kleszcze. Choroba ta ma przebieg dwufazowy. W pierwszym etapie, w trakcie pierwszych objawów choroby, na ogół dochodzi do pojawienia się gorączki, bólów głowy, objawów ze strony układu oddechowego czy przewodu pokarmowego. Mogą występować także bóle mięśni. Druga faza choroby to jest tak zwany okres pozornego zdrowienia, po którym po kilku dniach ponownie chory zgłasza gorączkę, bóle głowy i często dołączają się objawy zapalenia mózgu z zaburzeniami świadomości. W takich przypadkach konieczna jest oczywiście hospitalizacja wszystkich takich pacjentów. Leczenia przyczynowego nie ma, ale pomimo to śmiertelność nie jest wysoka w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu. Oscyluje wokół 2%. Należy dodać, że w przypadku tej choroby mamy możliwość bardzo skutecznej, swoistej profilaktyki, ponieważ istnieją szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i poleca się te szczepienia osobom, które dużo przebywają w terenach zalesionych i mają częsty kontakt z kleszczami. Notowany w ostatnich latach wzrost zachorowań na boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu pracowników związanych z leśnictwem, rolnictwem bądź łowiectwem zmusza nas do podjęcia działań profilaktycznych tych chorób. Najlepszym sposobem unikania kontaktu z kleszczami jest omijanie miejsc, w których występuje wysoka aktywność tych stawonogów. Dotyczy to szczególnie lasów liściastych i mieszanych, traw i zarośli na skraju lasu, ścieżek, dróg leśnych i rowów.
Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeśli przebywanie na terenach leśnych wiąże się z wykonywaniem pracy zawodowej. Wtedy należy przed udaniem się na tereny leśne spryskać odkryte części ciała i garderobę odpowiednim repelentem, czyli środkiem odstraszającym kleszcze. Najwygodniejsze w użyciu są repelenty w formie aerozolu. Repelenty można stosować również na odzież i buty. Wskazane jest, by osoby z grup ryzyka zawodowego, przebywając na terenach leśnych, nosiły specjalną odzież ochronną. Najlepsza jest odzież impregnowana środkiem kleszczobójczym, wykonana z przewiewnego materiału, ale nieprzepuszczalnego dla kleszczy. Ważnym elementem profilaktyki przeciw boreliozie, kleszczowemu zapaleniu mózgu i innym chorobom zakaźnym przenoszonym przez kleszcze są działania środowiskowe polegające na ograniczaniu nadmiernej ilości kleszczy. Podstawową metodą są opryski pestycydami stosowane szczególnie w obejściach gospodarskich, obiektach ważnych turystycznie oraz na placach zabaw dla dzieci, gdzie kleszcze są szczególnym problemem. Choroby przenoszone przez kleszcze, borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu są poważnymi schorzeniami, zwłaszcza jeżeli dotyczą układu nerwowego. Dlatego należy pamiętać o szeroko pojętej profilaktyce tych chorób, która może ograniczyć ich występowanie, ale przede wszystkim o prawidłowym postępowaniu w przypadku pokąsania przez kleszcze.